Publiczne w oświacie. Na razie protest. Czy będzie strajk? Oszukać przeznaczenie, zamrozić nadzieję, czy kryonika pozwoli znów kiedyś żyć? Od czeladnika do mistrza. Kto jeszcze idzie tą drogą? Czyli zawodowa historia. Zaczynamy. To jest program 24 godziny. Witamy w sobotę. Beata Tadla. I Marek Krzyż, dobry wieczór. W poniedziałek wrócą do klas, ale dziś są na ulicach Warszawy, bo chcą powstrzymać reformę oświaty, o której mówią chaos w szkole, a która zakłada przede wszystkim likwidację gimnazjów. Obok nauczycieli na ulicach dziś także rodzice i związkowcy. Wszystkich łączy sprzeciw wobec planów rządu. Minister edukacji odpowiada: przekonamy wątpiących, dzieci tylko zyskają. I teraz pytania o światę i komu się myli kaganek z kagańcem. Magdalena Karpińska. Początek manifestacji na placu Piłsudskiego w Warszawie. Manifestacji pod hasłem Nie dla chaosu w szkole. Z całej Polski przyjechali tu nauczyciele, dyrektorzy szkół, samorządowcy, rodzice, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Uważają, że reforma edukacji to demontaż polskiego systemu oświaty i że nie ma ku temu na razie żadnych merytorycznych przesłanek. Wywracamy wszystko do góry nogami, bez sensu zupełnie, gdzie zainwestowano ogromne miliony w gimnazja, które... Wiele z nich wygląda już nieźle, naprawdę nieźle. Wszystko to zmierzało do tego, żeby poziom jednak tych naszych dzieci był większy. Co się stało? Komu to przeszkadzało? Joannie Urbańskiej, zdobywczyni tegorocznego tytułu Nauczyciela Roku, najbardziej przeszkadza reforma bez planu. Bez pomyślenia, bez konsultacji z nami. Z placu Piłsudskiego manifestacja ruszyła traktem królewskim w kierunku Sejmu. Manifestujący wciąż wierzą, że uda im się przekonać rządzących. Nadzieje mają też rodzice, zwłaszcza szóstoklasistów i dzieci gimnazjów. One mogą zostać najbardziej pokrzywdzone. Stracą możliwość się kształcenia w nowoczesny sposób, a nie tak jak za komuny. Martwi się Edyta Bąk o swoje dwie córki w gimnazjum, zwłaszcza o młodszą. Jest w klasie pierwszej, to znaczy dla niej bardzo ciężki rok po skończeniu trzeciej klasy gimnazjum. Będzie mi bardzo trudno się dostać do liceum. Finał manifestacji na Wiejskiej. Przed Sejmem manifestujący usypywali kopiec z kredy, symbolizujący złamane kariery edukacyjne uczniów i zawodowe nauczycieli. Jeżeli protest się nie powiedzie, Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza strajku.